Siemanko. Dzisiaj mamy przyjemność testować dwa John Deere. Jeden to R7-290 i R6-230. Szef za sterami 290. Nasza brona Amazonę i pole poprzężycie. Mogę wam tylko tyle powiedzieć, że zastanawiamy się nad kupnem jednego z tych dwóch ciągników. Rozbieżności są, wiem, bardzo duże. Jednak seria wyżej. Mocowo też się różnią i dlatego testujemy. Ja dzisiaj przez cały dzień praktycznie jeździłem 6230, teraz jestem na polu, ale niestety nie za sterami. Co mi się podoba w John Deere'ach? Bardzo dobry system nawigacyjny w połączeniu z hydrauliką ciągnika. Naprawdę przy siewie zboża, bo ja akurat siałem dzisiaj, no nie zboże, tylko lucernę. No robiło to robotę. Automatyka unoszenia narzędzi i tak dalej, znaczników nie używałem, nie były mi potrzebne, no ale automatykę narzędzi już tak. Na pewno ten ciągnik ma mniejszy promień skrętu, bo tamten to się zawracał praktycznie w miejscu. No tu już jednak jest ogrom, ale żwawy to jest i jeden i drugi. No tutaj mamy do dyspozycji bez mała 300 koni z boostem. Więc jak 5-metrowej talerzówki w sam raz. Ktoś może spytać, dlaczego nie Fendt? Tylko jednak staje na innej marce. No wiadomo, my mamy 4 Fendy i jesteśmy z tych Fendów bardzo zadowoleni. Niestety cena nowych ciągników Fenda przyprawia na zawrót głowy, a cena spoko używek też nie jest niska. Więc czasami może warto dopłacić i wziąć nowy ciągnik. Zwłaszcza, że zależy nam na ciągniku z tak jakby pełną nawigacją. Znaczy no chcemy kupić ciągnik, który będzie u nas używany stricte i wyłącznie do uprawy. No i wiadomo, kosiarki, semasza, nie? Koszenie trawy, pielęgnacja trawy. Chociaż pielęgnacja, no może beczka do gnojowicy. Ale tutaj akurat też nawigacja się przydaje. Więc zależy nam na ciągniku, no, w którym ta nawigacja no, bardzo dobrze współgra z ciągnikiem. A John Deere naprawdę robi to po mistrzostwu. Tutaj skrzynia Dynamic Command, czy Power Command jakoś tak, z programowalnymi klawiszami na joysticku. No i z zarządzaniem, że tak powiem, przez nawigację naprawdę fajnie współgra. Akurat przejeżdża przez drogę, bo ona jest bardzo nierówna i chcemy ją tutaj przy naszym polu porównać, a to wiadomo, droga gruntowa, to się później utwardzi, nie będzie z nią problemu. A przy okazji testuję TLS-y.
No, kto wie, co powie szefu po całym dniu pracy. R7 290. Różnica między ciągnikami to jest też spora różnica, bo można by kupić pewnie jeszcze jakiś mniejszy za tą kasę. No ale jakby nie było, seria wyżej, no. Do tego ciągnika może lepiej by było porównywać R6 250. Zawsze to była trochę mniejsza różnica w koniach. No ale w masie różnicy możemy uzupełnić tylko no, obciążnikami. Znowu tego ciągnika nie wydłużymy, żeby był tak jak R7. Więc wszystko ma tak naprawdę no, swoje zastosowanie. Może przy okazji powiem też kilka słów o talerzówce. Talerzówka zakupiona na wiosnę. Petros 5001 2TX. Kupiona jako używana, ale w bardzo dobrym stanie. 5 metrów szerokości roboczej, talerze 660 mm, więc ogrom. Trochę rzadko, jak do takiej uprawy pożniwnej, ale my kupowaliśmy ją z myślą o uprawie po kukurydzy, więc tam się liczy masa tej talerzówki, no i średnica talerza. No trochę zaskoczyło nas, bo myśleliśmy, że tam ciągnik 200 plus 250 koni będzie dawał radę. No natomiast z tego, co ją używamy, to wiemy, że bez 300 koni do niej nie podchodź. No chyba, że robi tam bardzo płyciutko, ale tak jak tutaj uprawiamy już praktycznie podsiew zbóż nią, no to mocy potrzebuje dużo. No za to wydajność robocza jest bardzo duża, bo przy 10 km na godzinę to, to jest 5 hektarów na godzinę, także bez nawrotów. Bardzo dużo. No zestaw się prezentuje pięknie z tym John Deere'em. Pasują do siebie kolorystycznie. Fajna jest też włóka w tej bronie. Ona jest sterowana hydraulicznie z ciągnika, także możemy sobie tam piknąć zawsze i wtedy mocniej wyrównuje pole, czy rozciągnie nam jakąś nierówność. Ciągniki bardzo szybko schodzą z obrotów, jak na tą moc silnika. Naprawdę tylko to jest tyk i już on z tych obrotów roboczych schodzi sobie na niższe obroty, oszczędzając paliwo.
nie wiem jak w tym ciągniku, ale przy siebie mają 3-metrową amazonką. Średnio komputer pokazywał około 20 litrów na godzinę, a siałem no, prawie 3 hektary na godzinę, także jest ok. Dobra, pozdrawiam serdecznie.